Jak dawniej wyglądał Biłgoraj? To pytanie pewnie nurtuje wielu, jak mnie. Chciałbym Państwu dzisiaj pokazać właśnie wycinki z naszej muzealnej wystawy pod tytułem Ziemia Biłgorajska na starych mapach. Wycinki dlatego, że właśnie z tych map, planów chcę wyciąć te fragmenty Biłgoraja najbliższej jego okolicy i pokazać, omówić tak, jak potrafię. Nie będzie to łatwe zadanie, bo tych planów nie mamy za dużo, zwłaszcza z czasów, kiedy powstawało nasze miasto. A jak wszyscy chyba wiemy dobrze, miasto powstało w 1578 roku. I na pierwszej planszy chciałem zaprezentować fragment z Atlasu Historycznego Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanej przez Aleksandra Jabłonowskiego w XIX wieku, pod koniec XIX wieku. I właśnie na tym fragmencie tej mapki widać granice administracyjne. Widać właśnie te czerwone, grube linie, to są granice między województwem lubelskim, województwem sandomierskim, dawną Małopolską, a województwem ruskim. Województwo dzieliło się na ziemię. I tutaj na wschód i północ od Biłgoraja mamy to zielone, żółte, to ziemię chełmską, a na południe mamy ten kolor łososiowy, to jest ziemia przemyska. W takich mniej więcej okolicznościach powstawał Biłgoraj. Kolejna mapa to mapka z 1666 roku, czyli XVII wiek już. Na mapach znajdujemy Biłgoraj. Chociaż błędnie tutaj napisane, widzimy granicę między Małopolską, między województwem lubelskim, województwem sandomierskim, a województwem ruskim. Widzimy trochę takie nieszczęśliwe ulokowanie Biłgoraja przy ujściu Łady do rzeki Tanew. Ale miejmy na uwadze, że jeszcze kartografia jest stosunkowo niezbyt dobrze rozwinięta, że mapy są ówczesne takie bardzo schematyczne, proste, niedokładne, służące takie do takiej ogólnej orientacji. Ta sztuka postępowała z latami, była coraz doskonalsza, co będzie nam pokazywała właśnie ta mapa z 1786 roku. Jest to mapa szczególna województwa lubelskiego. Karol de Peters opracował dla każdego województwa ówczesnego taką mapkę. I tutaj widzimy na niej Biłgora i widzimy już ślad pierwszego rozbioru i terytorium, które zabrała Austria. Widzimy okolice Biłgoraja już bardziej dokładniejsze. Ale samego miasta, planu niestety nie możemy zaobserwować. Bardzo ciekawa tutaj informacją jest, że młyn, który znajdował się niedaleko Biłgoraja, młynarz nazywał się Cichosz, zaznaczony jest klasztor świętej Marii Magdaleny. Widzimy również imiona i nazwiska mieszkańców takich przysiółków, zagród, które znajdowały się na terenie dzisiejszego Lasu Krasne czy Dreźni, jak również pojawia się nazwa Łada Ruska na oznaczenie rzeki Czarna Łada. Tu widzimy mapę zaborów. Kolorem zielonym są zaznaczone właśnie tereny zabrane przez Rosję podczas pierwszego, drugiego i trzeciego rozbioru. Kolorem żółtym, ciemnym jest ten pierwszy rozbiór, który dotarł do Biłgoraja, nawet go przekroczył. Byliśmy w tym chwilę w zaborze austriackim, później granica została skorygowana i Biłgoraj znalazł się tuż nad granicą Austrii. Dopiero ten jasny żółty kolor to jest trzeci rozbiór, gdzie Austria nas zagarnia i trafiamy wprawdzie na krótko, ale do Galicji. I ta mapa nazywa się Westgalizien, właśnie ten jasno obejmujący teren
teren tego jasnego, żółtego koloru i pokazuje nam, jak właśnie Biłgoraj, w jakim był tutaj położeniu, prawie w środku zaboru austriackiego. A tu jest pierwszy właśnie, na tej mapie możemy znaleźć pierwszy taki dokładniejszy plan samego miasta. Widzimy zaznaczony kościół rzymskokatolicki, w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, cerkiew grekokatolicką świętego Jerzego, synagogę, jeszcze wówczas drewnianą, krzyżem oznaczone miejsce, gdzie powstał kilka lat wcześniej, przed sporządzeniem tej mapy, cmentarz, dzisiaj zwany lapidarium. Widzimy układ dróg tworzących się ulic. Bardzo ciekawe jest, jeżeli Państwo zwrócicie uwagę, tu troszeczkę tym czerwonym kółkiem zasłoniłem, ale na tym większym widać jeszcze ślad po bramie krzeszowskiej. Dzisiaj ciężko nam się by było przyzwyczaić, że dzisiejsza ulica Lubelska to przez wiele lat i wieków nosiła nazwę krzeszowską. Tutaj przesuwamy się o kolejne 50 lat i mamy plan z 1849 roku, plan du Biłgoraja, którego oryginał, fragment, w sumie 1/4 zachowała się w Archiwum Państwowym w Lublinie, na którym możemy właśnie z jednej strony ubolewać, że nie mamy całości tych dóbr biłgorajskich, ale z drugiej strony dobrze, że chociaż tyle ocalało, zwłaszcza ten fragment, na którym mamy bardzo dokładny plan miasta z połowy XIX wieku. Bardzo pięknie widać ogrody, łąki, pastwiska, pola biłgorajskie, sąsiednie miejscowości jak Rożnówka, Bojary, Wole. Bardzo dokładnie wykaligrafowane przez geometrę właśnie tutaj Dąbrowskiego, Jacyntego, z wiele nazw lasów, bardzo, bardzo ciekawych. Niektóre funkcjonują do dzisiaj. Za chwilę będzie można zobaczyć większe przybliżenie, powiększenie właśnie, widzimy. Miasto, samo miasto wycięte z tego planu. Widać już na środku rynku magistrat, dwa sklepy towarowe, takie dzisiejsze pawilony, galerie powiedzieliśmy. Już widać pięknie otoczony cmentarz przy ulicy Lubelskiej, tak zwane lapidarium, właśnie dzwonnicą, bramą. Widać cmentarz żydowski, tak zwany Kirkut przy ulicy 3 Maja, ten drugi cmentarz, który powstał po 1728 roku. Widać cerkiew grecko-katolicko świętego Jerzego, a tu za nią vis-a-vis jest przy ulicy Nadstawnej Zagroda Sitarska. Bardzo ładny układ właśnie ulic. Widać całe założenie dworskie Parku Nowakowskiego, gdzie już widzimy wybudowany pałac. Widzimy młyn. Zmieniło się troszeczkę to założenie. I widzimy piaski. Widzimy Kirkut na piaskach przy Marii Konopnickiej. Kolejna mapa pochodzi z 1879 roku, też mapa austriacka. Trochę bardziej schematyczna, ale też pokazuje dużo ciekawych informacji. Pokazuje również miejsce cegielni i w okolicy miasta, gdzie były karczmy, gdzie były leśniczówki, folwarki, miejscowości, chociażby taką malutką miejscowość jak Kociołki. Tak samo układ dróg jest bardzo ciekawy i dość istotny do rozwoju miasta. Zwłaszcza tu mamy cały czas widoczny trakt krzeszowski, widzimy już prosty jak trakt janowski, prościutko do Janowa, czy trakt frampolski. Kolejny plan pochodzi z 1902 roku, gdzie byliśmy właśnie pod zaborem rosyjskim. Bardzo dokładny plan samego miasta, gdzie już są pozaznaczane nazwy ulic. Z takich ciekawych, dzisiejsza ulica Wandy Wacek-Wasilewskiej, mamy ulicą, była wówczas nazwana ulicą
Krzyżową. Ulica Ogrodowa była ulicą Cerkiewną, ulica 3 Maja ulicą Morową, ulica Tadeusza Kościuszki Tarnogrodzką. No i nie znikła już ulica Krzeszowska z rynku, tylko mamy już ulicę Lubelską. Obecna ulica Moniuszki to ulica Radziecka, Szewska się nie zmieniła, Zamojska, a ulica Przemysłowa nosiła nazwę Stodolnej. A może wielkim zaskoczeniem być, że ulica Długa to ulica Stajenna. Także tutaj układ ulic z progu XX wieku. Bardzo ciekawy, widać kolejny rozwój miasta. Oryginał znajduje się w Archiwum Państwowym w Lublinie, a tutaj na powiększeniu możemy dokładnie zobaczyć rynek Magistrat. Z tyłu magistratu jest tak zwana szopa strażacka, czyli powiedzielibyśmy dzisiaj remiza strażacka. Widzimy pawilony żydowskie, pawilony towarowe. Całe życie handlowe wówczas odbywało się praktycznie na rynku i targi. I cały handel. Widzimy na lejkach już jakieś formy roślinności. Tutaj pod numerem 6 mamy aptekę. Dalej mamy obok, trochę dalej przesunięte na takim placzeku były sklepy mięsne. Bardzo pięknie widać synagogę i bożnicę z hederem, później tutaj szkołą żydowską. Widać teren cały parafii rzymskokatolickiej. Różowy tutaj bliżej rynku, jak również cerkwi prawosławnej. Zaznaczone było również szkolnictwo. I kolejny plan, 16 lat później, u progu odzyskania niepodległości z 1918 roku. Widzimy plan przekonany przez Austriaków, którzy weszli tu Biłgoraja właśnie podczas I wojny światowej. Pierwszy raz weszli w 14 roku, później zostali wyparci przez wojska rosyjskie i w 15 lecie ponownie wkraczają do Biłgoraja i do 18 roku, aż do listopada tutaj się znajdują i na swoje potrzeby wykonali taki plan miasta Biłgoraja. No bardzo, bardzo ciekawy, zaznaczając wiele ciekawych obiektów. No a najciekawsze to, że pojawia się w mieście kolej wąskotorowa. Na następnym slajdzie będziemy widzieć dokładne powiększenie. O właśnie, widzimy zbliżenie tego planu. Widzimy kolej wąskotorową, koszary kozackie wybudowane w 1880, istniejące do dzisiaj. Istnieje ten budynek, jest pokazana stacyjka kolejki wąskotorowej, jest budynek magazynowy, to wszystko tereny obecnego dworca PKS. Jest do niedawna budynek, który jest do niedawna istniał łaźni, ale i widzimy w mieście, no już widzimy, pojawia się, jest skwerek naprzeciwko kościółka, widzimy szkolnictwo, szpitale, zamojskie koszary, które są przy ulicy 3 Maja. Na rynku praktycznie bez zmian, magistrant, galerie handlowe, remiza strażacka. Z ciekawych, no zaznaczone są tutaj budynki, trzy budynki, numer 6, 5, 4 szpitala, jak również szkoły. Jest tych szkół więcej, nawet numer 1 w bardzo ciekawym miejscu przy dzisiejszym rondzie właśnie na ulicy Kościuszki. Jeden z tych drewnianych budynków. Kolejna mapa to już znów jest u progu II wojny światowej. To jest już dzieło polskich kartografów, jedną z bardzo ciekawszych i znamienitych dzieł, czyli mapa Wojskowego Instytutu Geograficznego. No jak większość map, tworzone było na potrzeby wojskowe, do działań militarnych, do działań zaczepnych czy obronnych, czy przede wszystkim potrzeby wojskowe napędzały rozwój kartografii właśnie map. I to jest jednych ciekawych właśnie przykładów takich dzieł kartograficznych. Jest właśnie tak w skrócie zwana WIG-owska mapa, WIG. Tutaj też z tej mapy udało się wykroić
powiększyć plan Biłgoraja i można zobaczyć, co wówczas funkcjonowało, jakie ważne informacje były dla żołnierzy pokazane na tej mapie. Mamy tutaj powiększenie miasta i widzimy kościół, tak zwany duży kościół, jest zaznaczony, że ma dwie wieże, bardzo ciekawa informacja. Są pokazane oba cmentarze, jest kapliczka przy ulicy Lubelskiej 17 roku, tak samo przy Moniuszki, zaznaczona jest rzeźnia, zaznaczone są zakłady przemysłowe i zwróćmy uwagę, że na obecnej ulicy Przemysłowej, stąd jej w sumie nazwa, mamy zakłady przemysłowe, jedyne zakłady przemysłowe w mieście, tartaki, tak na dobrą sprawę, które wówczas funkcjonowały i stąd się wzięła nazwa ulica Przemysłowa. Dzisiaj ciężko tam znaleźć jakiś większy przemysł. Widzimy bojary, młyn na bojarach, widzimy również młyn na Rożnówce, cały tutaj folwark, założenie dworskie. Widzimy na piaskach, bardzo ładnie widoczny jest Kirkut, czyli dzisiejszej Marii Konopnickiej ulica i Puszcza Solska, młyn w Puszczy Solskiej. A to taka ciekawostka, może już nie plan, a bardziej zdjęcie wykonane we wrześniu 1944 roku. I widzimy, jak Biłgoraj mocno ucierpiał podczas II wojny światowej. Z rynku prawie nie zostało nic. Jedyne dwa budynki całe, to dzisiejsze, które istnieją do dzisiaj, to są sklepy chrześcijańskie wybudowane tuż przed II wojną światową. Tych budynków na rynku ocalało troszkę więcej, niektóre całkiem niezłym stanie, ale jak choćby te sklepy handlowe, te sklepy żydowskie zostały doszczętnie, mimo że ocalały w niezłym stanie, zostały rozebrane przez Niemców podczas okupacji, jak samo mury synagogi i wiele tutaj pozostałości po mieszkaniach, domach zostało rozebranych, śladu po nich nie widzimy. Bardzo ładnie widoczny jest kort tenisowy nad rzeką Ładą, budowany przed wojną, fragment boiska tu widzimy, ale też bardzo ładnie widzimy alejki na cmentarzu przy ulicy Lubelskiej, na tym zwanym lapidarium, starym cmentarzu chrześcijańskim. Bardzo ładnie widać też zadrzewiony cmentarz przy ulicy Lubelskiej. A tutaj dalsza część tego zdjęcia widzimy od już byłego gimnazjum Świętej Jadwigi, który tu widać bardzo duży budynek, dalej kościuszki, to co nie zostało zniszczone podczas bombardowań i pożarów w 1939 roku. Widzimy tutaj dalej dalszą część. Widać również budynek starostwa, który spalił się w 1946 roku, budynek nawet obecnego naszego Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Widać kanał wybudowany podczas okupacji, do którego był tutaj przy młynie, widać młyn, młynisko, czyli widać park na Różnówce, nawet domek ogrodniczy jest bardzo dobrze widoczny, ślad po pałacu, gdzie są ślady fundamentów. Widać budynki folwarczne, czworaki. Bardzo ładnie też widać tam u góry szpital. I tutaj na samym dole zdjęcia widać jeszcze szpital, obecna chirurgia. A ten taki budynek w kształcie troszeczkę 3 litery H, połączony ze sobą, to jest szpital niemiecki, wybudowany w 1941 roku przed atakiem na Związek Radziecki. Specjalnie tutaj był cały zespół baraków, właśnie po którym umieszczony był szpital polowy, później wykorzystywany przez różne jednostki wojskowe. Jak ładnie widać też założenie klasztoru, tutaj całe budynków, również baraki. A jak bardzo ładnie widać Kirkut na piaskach, cała biała duża plama to są piaski. Piaski i właśnie no, jest cmentarz żydowski Kirkut, na którym odbywały się egzekucje, bardzo tragiczne wydarzenia, a obok taka czarna plama to jest właśnie takie jeziorko, funkcjonowało właśnie takie małe jeziorko. Dziękuję za tych kilka chwil poświęconych na przeglądnięcie tej prezentacji. Nie wiadomo kiedy, zleciało 20 minut. A tutaj tak dla przykładu takie schematyczne, współczesne
plany Biłgoraja, które pokazują obszar całego miasta, jak miasto się rozrosło, jak się powiększyło, jak to obecnie wygląda. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Mam nadzieję, że na wystawie będę mógł Państwa oprowadzić i coś więcej opowiedzieć. Dziękuję. Tomasz Brytan.